Cześć. Cześć! Monika i Grzesiek. Witamy w pierwszym odcinku Do Smalu. Jesteśmy w Garbowie i mamy informację, że na górze w mieszkaniu księdza Mateusza odbywa się spotkanie na najwyższym szczeblu, gdzie duszpasterze odpowiedzialni za tegoroczne spotkanie młodych w Garbowie naradzają się, jak to wszystko będzie wyglądać. Postanowiliśmy przyjechać i ich odwiedzić. Ciekawe, jak nas przyjmą. Z nami dzisiaj ksiądz Adam Pap, ksiądz Tomasz Gap i ksiądz Mateusz Wójcik. Pytanie pierwsze do księdza dyrektora, księży Tomaszu. Co w tym roku zmieni się na Smalu? Zmieni się to, że będzie pewnie masę nowych ludzi. Będzie Smal wydłużony o jeden dzień. Zaczniemy jeden dzień wcześniej. Więc ci, którzy już byli w poprzednich latach, niech nie przegapią dnia wcześniejszego przyjazdu. A pozostałe nowości będzie można poznać, oglądając kolejne odcinki do Smalu. Księże Adamie, a kto w tym roku przejmuje po księdzu prowadzenie Smalu? Kto będzie naszym tegorocznym rekolekcjonistą? Będzie to ktoś niezwykły. Bardzo serdecznie polecam wysłuchanie wszystkich jego konferencji, ale nie powiem to do niego. A kiedy się tego dowiemy? No, na kolejnych odcinkach do Smalu. No dobra, księże Mateuszu, w tym roku już drugi Smal. Czy przerażenie jest mniejsze niż rok temu? O wiele mniejsze. Już wiem, czego się mogę spodziewać i jakich ludzi. I nie ukrywam, że czekamy. Śnieg odśnieżany, żeby nic tu was nie zalało, żeby pole namiotowe było gotowe. No i co? Sierpień coraz bliżej. Na ile osób liczymy w tym roku? No tak 1500, myślę. Mamy nadzieję, że i wy znajdziecie się z nami w Garbowie. Zapraszamy już na kolejny odcinek do Smalu za tydzień.